Siemanko, siemanko, kochani. Dostałem od pana Jerzego, bardzo pozdrawiam, po sąsiedzku, pełną paczuszkę. I jeszcze dzisiaj odebrałem paczkę od Kuby Lipca. Pozdrawiam Kuba. Oby Maksiu się wyspał po tym moim telefonie. Dostałem paczkę od pana Jerzego. Po prostu miał tam uzbierać trochę elektroniki, elektryki. Ja tam już parę rzeczy sprawdziłem. Powiem wam tak szczerze, jestem mega zadowolony, co tam będzie. I co tam jest. I tak, na pierwszy ogień idą takie właśnie lampki, LEDówki. Sprawdziłem je. Na szczęście obie działają, więc będą do użycia. Tu mamy router. No, coś takiego. Fajnie się mieni. Antenki są tu tego. Półetka z tego będzie. Dalej mamy telefon jeden. Chyba to jakiś Philips. Tu mamy. Co to właśnie jest? A, bo to jest chyba. Ta, a, bo to jest do tego telefonu. Druga stacja z telefonem. No, fajnie to wygląda. No, nie wiem, czy na to w ogóle coś można wziąć, ale. No, ja to już poświęcę po prostu na części, na rzeczy. Kabelek, tutaj jest trafo w środku tej. A, tu już mamy w ogóle sprawę jasną. Końcówka jest niemiecka, czy tam inna. Sprawa jasna jest. Ładowarka do drugiego telefonu, który tutaj jest obok. O, proszę bardzo. Jak widać, fajny dysk twardy. Nie wiem, ile on tam ma giga pojemności, czy tam coś takiego, się na tym absolutnie nie znam. A nie, już jest, 120 giga. Moja karta pamięci ma 128, jejku. Dobra, dalej idziemy, jest zasilacz. Tu jest ogromne trafo w środku, aż je czuć i nawet, o, nawet przebłyskuje nawet, widać je. No, trzeba będzie to rozdupcyć. Tutaj byłem zdziwiony, co to w ogóle jest, ale jak się potem przyjrzałem. Ale tak jest coś, jak jest jedną ręką, momencik. To patrzę, co to w ogóle jest, a tu jest napęd od laptopa. Myślałem, że to jest dysk twardy, jak tamten, to jest napęd od laptopa. Tu mamy tak, bardzo ciekawe rzeczy. Niszczarka do kabli, znaczy do papieru, to wszystko już z kablami miera. Nie wiem, czy działa, czy nie działa. Ewentualnie postaram się ją naprawić, bo takie rzeczy są bardzo fajne. Dwa tonery do drukarki marki HP, czyli wiadomo, można je oddać je do skupu. Bardzo fajny ze zegarek, komuś go sprezentuję. Co tu mamy? Taki dziurkarz, odpowiada tak, on za swoje waży. Ta, swoje waży, jest kompletne, widać, że to swoje się napracował. Chciałem go dać Monice, ale Monika go nie chciała. Tu mamy chyba jakiś zasilacz, czy to. A, do Wi-Fi, że to rozdziałkuje jakoś tam. Ok. I termometr. Termometr, on tu jakoś działał. Tylko, że się przycisk się mu, o, widzicie. Lub baterii. No i co, przechodzimy do najważniejszego, bo u Kuby były, mega fanty były w tym, w Hasioku. No i między innymi było dużo wiertarek. No i taka właśnie jedna mi się bardzo, bardzo spodobała. A co właśnie go poprosiłem, go, czy mógłbym ją odstąpić, sprzedać i w ogóle. No i voilà. O, coś tu jeszcze jest. A, to jest bateria. V18. O kurde. Plus uziemienie, to jest plus i minus, minus plus. O, wiadomo po czym to jest. I jest wiertarka.
wiertarka bądź kratarka, różnie to nazywają. Mam gdzieś taką drugą właśnie, taką samą. To postanowiłem, że może z dwóch zrobię jedną. Jeszcze tam gość, który to oddawał, mówił, że to wszystko działa, to miód na moje uszy po prostu. No i tak to trochę zautomatyzuje moje działania. Dobra, zaraz się widzimy koło samochodu. No i dobra, jesteśmy u mnie w samochodzie. Zostałem jeszcze okap, komputer, router, nowka sztuka, jeszcze zafoliowany, kątownik aluminiowy, jeden, drugi, bo tutaj jest, o, po lewej stronie, jak widzicie, jeszcze klawiaturę, chociaż nie wiem, co tam z niej będzie, jakiś tam kabel zasilający. Z tego komputera to chyba trochę to się odzyskać jeszcze, czy nie widziałem tam jeszcze, a nie, płyta główna, a jest, płyta główna jest. Też to się odzyska z tego komputera, bo to nie jest jakiś chyba byle jaki komputer. Są napędy. No. To mi się podoba. Dobra, kochani. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie i zbieracie elektrozłom. Zapraszam Was na magnes nowodymowy. Mam nadzieję, że niedługo będę, bo po prostu, no, jak słyszycie po moim głosie, jeszcze nie jest to, co być powinno. Więc jeszcze nie ryzykuję, tylko po prostu bez udziału wody, no kręcę dla Was filmiki. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie. No i to, jeszcze raz, zapraszam Was do komentowania, subskrybowania, lajkowania. Siema!